Witam wszystkich serdecznie. Tutaj dzisiaj taki króciutki materiał będzie, ponieważ jestem w pracy akurat i spotkałem kolegę, który, słuchajcie, którego syn znalazł coś takiego w lesie. Taki sztylet. Nie znam się za bardzo na takich znaleziskach, na takich wykopkach, tym bardziej, że tutaj nie ma żadnej puncy. To jest tutaj magnes przyczepiony, także to jest przesuwne. To jest taki element dodany po prostu tutaj do tego noża. To nie jest żaden jego tam, żadna jego cecha, tak jak widzicie. No, głownia jest w takim stanie, jak widzicie, jest tutaj cała masa wżerów. Ona sobie gdzieś to dosyć długo przeleżała, ale zdaje się, że jak na jakieś takie znalezisko jest całkiem w porzo. Słuchajcie, nóż, ten sztylet jest oprawiony po prostu w takie pierścienie z bakelitu wykonane. Tak jak widzicie, to jest dosyć lekkie. Nie pali się, nie przewodzi prądu, więc z mojego materiału o bagnecie od AK po prostu mówię już coś na ten temat, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam do tamtego filmu. Natomiast no ja was po prostu proszę tylko o to, abyście napisali, co to dokładnie jest. Nie jesteśmy pewni po prostu, co tutaj dalej kryje się pod tą rączką na tym tangu w środku, ale to też... Kolega mówił, że jak to rozbierał, to też nie przypomina sobie, żeby jakieś puncy, jakaś punca była, czy jakiekolwiek inne oznaczenia były widoczne, więc no taka krótka prośba u was. Jeżeli wiecie, no to proszę was w komentarzach, żebyście dali znać, co to dokładnie jest i gdzie tego używano, jak to się nazywa, cokolwiek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!